Dzisiaj spóźniony, bo wstawiam filmiki w sobotę, halloweenowy odcinek, czyli Ghost Rider kontra Jeździec bez głowy. Zapraszam. Okej, zacznijmy od tego, że Johnny uciekł z piekła i przez to Lucifer też się wydostał, ale podzielił się na 666 kawałków, no bo na jaką inną liczbę? I każdy z nich opętał niedawno zmarłe ciało, które po ożywieniu dostaje umiejętności dosięgania niesamowitego chaosu. Z każdym zabitym kawałkiem Lucifera reszta staje się silniejsza, ale mimo to Ghost Rider jeździ po kraju polując na kolejne opętane ciała, aby w końcu zostało jedno. Zapewne będzie niesamowicie potężne, ale mimo wszystko Johnny jest zdeterminowany, aby wykończyć je wszystkie i wysłać Lucifera do piekła. Dzisiaj nasz bohater trafia do miasteczka Sleepy Hollow. Historię zaczynamy od młodej dziewczyny odwożonej prawdopodobnie z randki przez jakiegoś chłopaka. Mijają jej dom i ona mówi, żeby się zatrzymał, ale on mówi, że to jeszcze się nie skończyło. Kontynuuje, że i tak powie wszystkim w szkole, że to zrobili, więc co szkodzi. Ona odmawia i prosi, aby ją zabrał do domu, ale on zdenerwowany zaczyna się uszykować na pocisk, jaka jest głupia, i wtedy jakiś błysk i hałas wystraszył tą dziewczynę, Emily. Mówi, że się boi i chce wrócić do domu, ale kiedy otwiera drzwi, widzi tylko ciało tego chłopaka i odciętą głowę. Przenosimy się do szpitala i szeryf odwiedza Emily. Rodzice mówią, że cały czas jest pod wpływem leków uspokajających, bo ciągle krzyczy. Harry, szeryf rozkuwa ją i ona mu dziękuje. Rodzice są wyproszeni na 3 minuty i szeryf pyta Emily, co się stało. Mówi jej, że ten chłopak Cameron już w zeszłym roku wpakował się w kłopoty. Przystawiał się do jakiejś dziewczyny i kontynuuje historię, ale w skrócie mówi Emily, że jeśli poczuła się w niebezpieczeństwie, całkowicie w porządku było bronienie się, rozumie to. Więc jeśli to się wydarzyło, całkowicie by to zrozumiał, ale Emily mówi, że nie to się wydarzyło. Okej, zatem powiedz mi, co się wydarzyło, odpowiada Harry i na kolejnej stronie widzimy, jak już wychodzi i rozmawia przez telefon. A potem w samochodzie dostaje komunikat, że koło pola golfowego znaleziono zakrwawionego mężczyznę, bez dowodu i w ogóle czegokolwiek. Harry się tam udaje i zabiera go do szatni na małe, nieoficjalne przesłuchanie. Harry pyta się go, czy staruszkowie za bardzo go nie poturbowali. Ciężko im się dziwić przez to całe szaleństwo w mieście, znajdują gościa z krwią na ubraniach, ale Johnny odpowiada, że ci ludzie nic mu nie zrobili, a Harry odpowiada, oj, zrobili ci, i podnosi kij golfowy. Johnny pyta się, o co chodzi, jest aresztowany? Szeryf odpowiada, że jeszcze nie, mogę więc odejść, tak? Pyta Johnny, ale Harry mówi, że może spróbować. Klasycznie Johnny odpowiada, że nie szuka żadnych kłopotów i wtedy Harry krzyczy, żeby rzucił broń, natychmiast. Staruszkowie pod drzwiami już podsłuchują, a Johnny próbuje odpowiedzieć, że nie ma żadnej broni, ale przerywa mu uderzenie kijem golfowym. Harry wyrzuca nóż i mówi, widzisz ten nóż? Jest twój. Johnny zaprzecza, a Harry kontynuuje, pewnie, że jest twój. Wyciągnąłeś go z zapasa i naskoczyłeś na mnie. Czemu byś zrobił coś takiego? Na moje to dlatego, że jesteś winny. I pyta się, skąd ta krew. Johnny mówi, że nie pamięta, pewnie jest jego. Harry mówi, że źle zgaduje i pyta się, gdzie są wtedy rany. Johnny mówi, że nie wie i wtedy Harry znowu go uderza kijem. Pyta się Johnnego, co wie, a ten odpowiada, że wie tylko jedno. Jeśli dalej będzie go tak obijał, to coś złego się stanie i nie będzie mógł tego powstrzymać. O, naprawdę? Mówi Harry. Tak to się dzieje? Nakręcasz się i tracisz kontrolę? Wtedy złe rzeczy się dzieją? Odrzuca go wtedy uderzenie ciepła i Ghost Rider odpowiada... Na kolejnej stronie widzimy Harry'ego w szpitalu. Budzi się i pyta, co się stało. Policjant mówi mu, że była jakaś eksplozja. Strażacy nie mają zbytnio pojęcia, co się tam stało i Harry nie został nawet zadrapany. W międzyczasie było też inne morderstwo. Dwójka nastolatków. Harry pyta się, czy byli jacyś świadkowie, a policjant odpowiada, że tak. Harry pyta o opis i dowiaduje się, że to raczej na pewno był mężczyzna, ale wszyscy trzej świadkowie są całkowicie pewni, że głowa podejrzanego była... I Harry dokańcza... w płomieniach? A policjant przerażony odpowiada, że tak.
W kolejnym zeszycie dwójka młodych chłopców idzie psocić i łamać prawo. Jeden z nich zobaczył światło i zaczyna się chować, bo nie chce ryzykować, że to policja. Ale drugi go uspokaja i mówi, że to nawet nie samochód, ma tylko jedno światło, pewnie jakiś motocykl. Jednak okazuje się, że to nie samochód ani motocykl, tylko płonąca głowodynia bezgłowego jeźdźca. Chłopcy skaczą wtedy do wody z mostu i jeden wypłynął i ciągnie ze sobą drugiego na brzeg, ale tam orientuje się, że jego kolega stracił głowę. Wtedy pojawia się jeździec i mówi mu, że pozwoli mu żyć, ale będzie to go kosztowało jego duszę. Chłopiec już wyciąga rękę na zgodę, na zaakceptowanie umowy, ale wtedy łańcuch oplata jeźdźca i Ghost Rider odjeżdża, ciągnąc go za sobą. Rzuca go pod ciężarówkę i każe kierowcy uciekać. Zaczyna też rozmawiać z bezgłowym jeźdźcem. Okazuje się, że to jeden z kawałków Lucifera, który opętał ciało. Tylko te było dość wyjątkowe, bo miało fajne wyposażenie jak pancerz czy broń na nadgarstku, którą właśnie używa i niszczy czaszkę Ghost Ridera. Jednak ta się regeneruje, a nasz bohater mówi, że tylko przeciąga nieuniknione, kończy Lucifer. No pewnie, a chcesz wiedzieć czemu? Krzyczy, tutaj twoja odpowiedź, po czym skakuje na latający spodek i ucieka. Jakiś czas później Ghost Rider jedzie przez miasto, ale wtedy szeryf wjeżdża w niego i mówi, że nie wie czym jest, ale jest całkiem przekonany, że ta broń jest wystarczająco duża do oderwania jego głowy, tak jak on to robił dzieciom. Ghost Rider mówi, że to nie on. Harry pyta, a? Więc to był ten drugi gościu z płonącą głową? Przenosimy się do Lucifera, który krzyczy, że kocha to miasto, do tego jeszcze ta pora roku, akurat Halloween. Mówi, że chyba pójdzie zbierać cukierki. Ktoś idzie z nim i wtedy z ziemi wychodzą ręce. W kolejnym zeszycie Ghost Rider tłumaczy szeryfowi, że jest duchem zemsty, a Harry odpowiada, że okej, to niech tylko poda mu imię do raportu i to wszystko. Ale wtedy topi się lufa jego broni, a nasz bohater owija go łańcuchem i mówi, że jeśli znowu go opóźni, to kara, jaką mu wymierzy, będzie w zakresie biblijna. Harry odpowiada, że lepiej, żeby zabił go teraz, bo nie spocznie dopóki, i wtedy Ghost Rider rzuca nim na drugą stronę ulicy, a budynek, w którym byli, wybucha. Harry zastanawia się, czy celowo go uratował przed wybuchem, i nasz bohater wtedy wychodzi z płomieni, a Harry pyta się, czy przyszedł go wykończyć osobiście. Rider jednak wtedy zamienia się w Johnego i pada na ziemię. W tym samym czasie na cmentarzu Lucifer stworzył sobie armię zombie i bawi się nimi. Wracamy do Johnego. Obudził się i opowiada swoją historię haremu, to jak został Raiderem, jak teraz ściga Lucifera i tak dalej. Harry pyta się, jak ten diabeł wygląda, ale John mówi, że nie pamięta, co się dzieje, kiedy jest Raiderem. Ale nagle widzi obraz i krzyczy, dynia w płomieniach, a Harry odpowiada, coś ty powiedział? Harry zaczyna się domyślać, co się dzieje. Wyjaśnia potem, że jakiś czas temu był rozkopany grób. Myśleli, że to chuligani czy cokolwiek, ale wychodzi na to, że właściciel sam się wyczołgał. Za życia był najemnikiem przebierańcem, zwał się Jack O'Lantern, ale Punisher go rozwalił w Nowym Jorku i rodzina sprowadziła ciało. Wniosek jest prosty, fragment Lucifera opętał właśnie jego. Harry i Johnny łączą siły. Udają się też do domu, który według Harry'ego Lucifer najpewniej odwiedzi, ostrzega właścicieli i sam tam czeka. Przenosimy się do teraz i Lucifer właśnie przyszedł. Puka do drzwi, mówiąc cukierek albo psikus, ale po otwarciu drzwi zostaje Harry'ego i na powitanie dostaje psikusa, czyli strzał z pompki w brzuch. Lucifer podnosi się i wysyła armię umarlaków na Harry'ego, ale wtedy pojawia się Ghost Rider i przechodzimy do kolejnego zeszytu. Na początku Lucifer rzuca dyniobomby, ale Rider niszczy jej łańcuchem, przy okazji też wykańczając wszystkich ożywieńców. Lucifer nie dowierza i mówi mu, czy zdaje sobie sprawę, jak ciężko było zebrać armię zombie, czy to go nawet obchodzi. W środku Harry'ego odwiedza jego martwy chrześniak. Ghost Rider krzyknął, Harry! A Lucifer zdziwiony komentuje, zaraz, stoję zaraz przed tobą, a ty się przejmujesz, co się dzieje tamtemu gościowi? Ty? Naprawdę się tobą zawiodłem. Ghost Rider każe mu się zamknąć i atakuje go łańcuchem, ale trafia w latający spadek i odlatuje. W tym czasie Harry walczy z chrześniakiem i tłumaczy sobie, że to tylko kawał martwego mięsa i atakuje go widelcem. Ghost Rider dalej leci ciągnięty przez spadek i Johnny komentuje, ty w ogóle wiesz, co robisz? Rider odpowiada, zamilcz, człowieku! Wiem dokładnie, co robię! Rozrywa spodek i zaczyna spadać, a John mówi, ta, jasne. Wtedy jednak Rider przywołuje swój piekielny motocykl i na tle księżyca, jak E.T., zaczyna z nim spadać, jednocześnie mówiąc, nigdy nie kwestionuj moich umiejętności.
Harry dalej walczy z chrześniakiem i wtedy przychodzi Lucyfer z pompką. Mówi, że to może być zaskakujące, ale nigdy nie strzelał z broni. No chyba zapomniał tamtej broni w nadgarstku wcześniej. Mówi, że trzeba tylko celować tą stroną w to, co chce się zabić, tak? I pociągnąć za spust. Harry mówi, że tak, ale trzeba przede wszystkim mieć naboje. Lucyn mówi, nie ma na... I zostaje przyciągnięty przez Ridera, a upadająca strzelba strzela. Lucyfer mówi, o, masz mnie, Harry. A Harry mówi, nie, my cię mamy. I przenosimy się do Ghost Ridera, który wykańcza go przez wyrwanie serca, dynia z głowy spada i Ghost Rider ją depcze. Johnny potem idzie zobaczyć, czy Harry jest cały, ale ten tylko mówi, że nie chce go już tutaj więcej widzieć i tutaj kończy się ta historia, jak zwykle z Johnnym odjeżdżającym w poszukiwaniu kolejnych dusz. To by było na tyle, więc jeśli się spodobało, zachęcam do stawienia łapki w górę, jeśli nie, łapki w dół. I ciekawostka, działo się to podczas, a konkretnie troszkę po Civil War, kiedy było odczuwać efekty tego eventu. Ciekawostka numer 2. Kolejna historia dzieje się podczas Wielkiej Wojny Hulka, czyli tak, Ghost Rider kontra Hulk, ale to już innym razem, jeśli będziecie zainteresowani serią filmików z tej serii komiksów, kiedy skończymy już naszą serię opowiadania Deadpoola. I ciekawostka 3, czyli ta seria jest pisana przez tą samą osobę, co pisała komiksy Deadpoola, które właśnie teraz omawiam na kanale, czyli Daniel Way. Ta seria o Ghost Riderze powstała wcześniej, ale wy chociażby Lucyferze czuć troszkę przedsmak humoru Deadpoola w jego serii, czy wewnętrznych rozmów Johnnego i Zaratosa i głosów w głowie Deadpoola. Ale dobra, jeszcze raz to było na tyle, więc dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć.